Dzień dobry, dobry wieczór! Raków walczy o Ligę Mistrzów! Legia walczy... Samą sobą? Nie, Tomku! Legia walczy z Mieciuland o Ligę Konferencji! A w Ekstraklasie Jagiellonia leci na majstra! A Górnik leci na ryj! No tak? Dna futbol! Ostatnio doszło do trzęsienia ziemi. Znowu Bytom? Tym razem Sosnowiec. Ojej! W Sosnowcu poleciał hymn Ligi Mistrzów. A co jest dobrego w Sosnowcu? Co? Autobus do Katowic. Raków przegrał z FC Kopenhagą, ale szanse nadal są. Świetna taktyka. No ale przegrali. To była szwargotyka. Szwargotyka? Taka taktyka. Zagrajmy na zero. Na zero? Na zero z przodu, bo z tyłu zawsze coś padnie. Aha. Rakowowi brakuje napastnika, więc atakuje lidera strzelców Ekstraklasy Erika Esposito. Z prezesem Michałem Świerczewskim rozmawia nasza latająca ladacznica. Reporterka? Też. Daria Ladacznica Kabałka. Dzień dobry. Dziś moim i państwa gościem jest właściciel Rakowa Częstochowa, Michał Świerczewski. Dzień dobry. Być może. Panie Michale, piękna droga Rakowa dobiega końca. Przegraliście. No przegraliśmy, ale przed nami jeszcze... Odpadliście, teraz Liga Europy. No jeszcze nie... Puchar pocieszenia? No dla nas to też dobra sprawa, będziemy chcieli... Raków, czyli równia pochyła w dół. Zamierza pan zrezygnować? Co? Moim i państwa gościem był Michał Świerczewski, odchodzący prawdopodobnie z tonącego Rakowa. Dziękujemy, Daryja, jak zawsze profesjonalnie. A Legia? Co Legia? Legia gra ciekawy ofensywny futbol. Chyba w obronie. No ale w Warszawie dadzą radę. Tomku, jesteś optymistą. Legia wygra. Jaki wynik? Niski. 6-3 dla Legii. Dobre. My zobaczmy, co słychać w Ekstraklasie. Oto tabela ligi po 6 kolejkach. Tomku, co jest najciekawsze? Zagłębie Lubin? No nie, już przegrali. To co? Jesteśmy po 6 kolejkach, a niektórzy rozegrali 4 mecze. To jest najciekawsze? Tak. Aha. Legia i Jagiellonia na czele, a reszta udaje, że niby goni. Niby chce. Ale jakoś coś nie idzie. Idzie za to pięknie. Korona Kielce do pierwszej ligi? Właśnie wygrali. Co? No z Zagłębiem. Wszyscy grają w kratkę. Nic nie rozumiem. Dno futbolu.